łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. W obchody 14 dnia papieskiego w naszej parafii wpisuje się piękny jubileusz 20-lecia działalności Duchu Ewangelii Katolickiego Stowarzyszenia Koliarzy Polskich, działalności środowiska koliarskich w Polsce i w wymiarze europejskim. Witam serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejsze obchody. Witam serdecznie księdza biskupa profesora Józefa Wróbla i przybyłych duszpasterzy koliarzy. Witam przedstawicieli kół Katolickiego Stowarzyszenia Koliarzy Polskich z całego kraju i z Białorusi, ojcem Wiktorem. Witam serdecznie wszystkie władze Katolickiego Stowarzyszenia z panem Józefem Dąbrowskim i panią Teresą Adamską na czele. Witam gości reprezentujących polski parlament, władze samorządowe, władze miejskie. Witam przedstawicieli Stowarzyszeń Ruchów Katolickich o charakterze ogólnopolskim i lubelskim. Witam delegację reprezentującą władze spółek PKP i władze zakładów kolejowych w Lublinie. Witam przedstawicieli związków zawodowych. Witam serdecznie poczty sztandarowe, wszystkich koliarzy czynnych i emerytów, rencistów. Witam wszystkich, którzy przybyli z potrzeby serca, zaprzyjaźnionych, byłych prezesów, dyrektorów, pracowników kolei. Witam naszych drogich parafian i zachęcam do wspólnej modlitwy, by dziedzictwo życia i nauczania świętego Jana Pawła II owocowało na naszym życiu. Kolejny raz w niedługiej odległości członków tutejszej parafii, a także członków Stowarzyszenia Katolickiego Kolejarzy, ciesząc się, że mogę sprawować Najświętszą Eucharystię, zwłaszcza dla tych, którzy poprzez stowarzyszenie próbują i szukają sposobów pogłębienia duchowego i religijnego, a również etycznego, poznając zasady nauki społecznej Kościoła, a także pogłębienia osobistego, wewnętrznego, pamiętając o tym, że dzisiejszy dzień jest dniem papieskim, a hasło jest wezwaniem do świętości. Wszyscy w różny sposób, każdy na swoim miejscu, przecież ten ideał i to zaproszenie zrealizować może świadom, że jego powołanie zawodowe i społeczne jest również powołaniem do świętości, z którym Bóg wychodzi naprzeciw, jak w dzisiejszej Ewangelii. Czytanie z księgi proroka Izajasza. O wieczne czasy,
według świętego Mateusza. Wyraźnie zapowiada swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Również bardzo wyraźnie mówi o zasadach życia moralnego swoich uczniów. Ale innym razem, zupełnie w innym stylu, Pan Jezus przepowiada, tak jak w dzisiejszej Ewangelii, w formie przypowieści. To swoisty styl i gatunek przepowiadania, z reguły nawiązujące do jakiegoś faktu historycznego, nierzadko wymyślonego, który posiada swój morał. I nie po to przepowiada Pan Jezus w przypowieściach, aby ludzie go słuchali, a nie rozumieli, ale przypowieść z morałem ma na celu takie zobrazowanie przesłania, z którym on wychodzi do człowieka, aby każdy człowiek, każdego miejsca i każdego czasu mógł zawarte w przypowieści treści odnieść do siebie, do swojej rzeczywistości. I z tej perspektywy, moi drodzy, chcemy spojrzeć na dzisiejszą Ewangelię. I jednocześnie też w tej przypowieści Pan Jezus wyjaśnia nam, dlaczego są ci, którzy na tę ucztę nie zostali zaproszeni, albo lepiej, zostali zaproszeni, ale zaproszenie nie przyjęli. I mamy tutaj wskazanie skrótowe, które Łukasz, oto Ewangelia Mateusza, a Łukasz opisuje ten motyw i ten powód Ewangelii, którą czytamy w czasie procesji na Boże Ciało. Różne ludzkie interesy, sprawy, gdzie sprawy dnia codziennego i zagonienie stanowią stawiane na pierwszym miejscu, a Pan Bóg jakby w cieniu na późny wieczór, albo rzadko, kiedy moment stosowny znajdzie się może tylko raz czy dwa razy w roku, Boże Narodzenie czy Wielkanoc. Taką zasadę, że może być, mieć miejsce taka sytuacja, że człowiek jest tak wewnętrznie zamknięty, iż nie rozpoznał prawdy ani dobra, tkwi w przekonaniu, że to jego wybór jest słuszny, prawdziwy, jego sumienie jest prawdziwie dobrze urobione i nie rozpoznaje winy, błędu i grzechu i nawet do tego stopnia tkwi w tym błędzie, że za ten błąd nie ponosi odpowiedzialności. Ale Jan Paweł II podkreśla, że i w takim przypadku zło pozostaje złem, a to oznacza, że człowiek tkwiąc w złem i w błędzie nie wzrasta duchowo ani moralnie, a jego człowieczeństwo karłowacieje, bo automatycznie mając sumienie niewrażliwe na dobro, piękno i prawdę ubożeje i rozlewa się na całe płaszczyznę spektrum jego życia. I stąd to zaproszenie do tych wszystkich postaw i form i dróg urabiania i uwrażliwienia sumienia, bo człowiek wzrasta w swojej godności, w swoim człowieczeństwie tylko wtedy, kiedy tkwi w dobru i w prawdzie. To jest człowieczeństwo, którego obraz i wzór daje nam Jezus Chrystus i do tego nas zaprasza, zapraszając na swoją ucztę. Odoczesne i wieczne dobro wszystkich ludzi, módlmy się, aby Pan Bóg spełnił nasze szlachetne pragnienie. Jezus znowu w przypowieściach mówił do nich. Panie Jezu Chryste, którego boskim dziełem jest Kościół Święty, spraw, by tak, jak tego pragniesz, był on jeden, święty, powszechny. Posłał jeszcze inne sługi z poleceniem,
Powiedzcie zaproszony, oto przygotowałem moją pocztę. Chryste, boskie ognisko prawdy przedwiecznej, który przemawiasz i nauczasz za pośrednictwem swojej biskup i kapłanów, spraw, by Twoje światło obficie na nas spływało, a jak ich ręce podają nam Twoje ciało chwalebne, tak niechaj ich usta głoszą nam Twoją chwałę. Chryste, exaudi nos. Drogi Mistrzu, dziękujemy za 20 lat Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich i prosimy, pomagaj nam zachować Twoje Królestwo w życiu osobistym i rodzinnym, w życiu zawodowym, społecznym, państwowym. Ty dźwigałeś nasze cierpienia i choroby, ukazując moc w słabości i cierpliwości. Wspieraj Tadeusza Krasowskiego, Helgę, Dorotę i Tadeusza, którzy doświadczają udręki ciężkiej choroby. Chryste, exaudi nos. Napotkali złych i dobrych. Boski Nauczycielu, naucz nas zgromadzonych widzieć dobro wszędzie tam, gdzie ono jest. Natchnij zapałem do chronienia go, wspierania i bronienia z odwagą. Zachowaj nas od uczestniczenia w zakłamaniu, który niszczy świat. Daj odwagę życia w prawdzie. Obdarzaj nas chlebem codziennym. Błogosław pracy. Chryste, exaudi nos. Aby moc łaski płynąca z sakramentu święceń owocowała obficie każdego dnia kapłańskiej posługi. Przekorodowe serca, dar serc kolejarzy ze Słupska dla księdza biskupa. Ale ona akurat wino. Podzieli się. Wino, wodę i białą kostkę, które staną się ciałem i krwią tego, który do końca nas umiłował. Spraw, Panie, abyśmy stając się jednym ciałem z Tobą, okazywali innym miłość na wzór Twojej nieskończonej miłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi,
i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Cię. Przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Ekscelencjo, czcigodny księże biskupie, to jest zawsze prośba, którą słyszę, mówię, mów tylko krótko. Chciałem bardzo serdecznie podziękować w imieniu wszystkich kolejarzy, którzy dzisiaj w trzeci dzień dziękują za nie tylko powołanie i istnienie Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich, ale za to pracę, którą przy wspieraniu naszych biskupów i kapłanów mogliśmy realizować, którą zapisaliśmy w statutach. Dzisiaj jest szczególny dzień, dzień Jana Pawła, świętego Jana Pawła II. Wspominamy jego wezwanie do świętości. To właśnie to wezwanie zapisaliśmy w naszym statucie. Dzisiaj jedna z naszych członkiń, wypowiadając swoje świadectwo, przywołała pragnienie, aby kiedyś i ona znalazła się na ścianie Bazyliki świętego Piotra jako właśnie owoc pracy naszego stowarzyszenia. Życzymy księdzu biskupowi, aby napełniony mocą Ducha Świętego umiał prowadzić powierzone owce do tego właśnie celu, jakim jest świętość. Przywołujemy stawiennictwa błogosławionej Maryi Dziewicy, o której święty Jan Paweł mówił, że jest dziewicą, która milczy i słucha. Niech wsłuchuje się w te wszystkie poruszenia serca, jakie są potrzebne, aby ksiądz biskup mógł dalej prowadzić powierzoną sobie owczarnię, a nam, napełniony mocą Ducha Świętego, udzielił błogosławieństwa, żebyśmy z tej ścieżki na drodze do świętości nigdy nie zeszli. Szkoda, że nie wiedziałem, bo Pan Wypadę kazanie za mnie powiedzieć. Dołączam się do tych podziękowań. Podziękowanie też chcę rozciągnąć także na duszpasterzy, którzy tutaj są z nami. Przybyli z daleka. Księdzu Ryszardowi Marciniakowi z Warszawy, moderatorowi Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich, księdzu Januszowi Budynowi z Olsztyna, księdzu Zbigniewowi Zdzisławowi Ciszmińskiemu z Zamościa, ojcu Wiktorowi z Grodna, księdzu Kazimierzowi Myszce ze Świdnika, księdzu Janowi Mrowcy z Ostrołęki, księdzu Aleksandrowi Zeniowi z Puław i księdzu Waldemarowi Sądeckiemu, proboszczowi parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie, gdzie się wszystko zaczęło i z duszpasterstwem katolickim stowarzyszeniem. Tam też kolejarze w tym kościele kolejowym biorą też czynny udział w życiu liturgicznym w ciągu roku. Dziękuję wszystkim gościom, wszystkim uczestnikom tej Eucharystii. Dziękujemy za dar wspólnej obecności i modlitwy. Gościom i naszym parafianom za dar wspólnej modlitwy. Teraz zapraszam na dokończenie dzisiejszych uroczystości jubileuszowych do zespołu szkół nr 12 przy ulicy Sawinkowskiej, ale wejście do Świerkowy, tuż za placem zabaw. Zapraszam wraz z panem dyrektorem do zespołu szkół, panem Lucjanem Miciukiem, którego też serdecznie pozdrawiam, i wszystkich kolejarzy, gości zaproszonych,
uczestników tych uroczystości serdecznie zapraszam na tą drugą część w szkole. Więc żeby nie przedłużać, ja tylko powiem szczęść Boże wam wszystkim. Pan z wami. Imię Pańskie będzie błogosławione. Pomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. I życzę, żebyśmy mogli doczekać najbliższych kolejnych jubileuszy. I życzę, żeby ta służba w każdym wymiarze, publiczna, którą i dla ojczyzny, dla społeczności lokalnej, dla kościoła wykonujemy, dla środowiska kolejarskiego, czy do miasta Lublina, województwa, naszej diecezji, żeby to wszystko służyło ku większej chwale Bożej, użytkowi drugiego człowieka. Proszę księdza biskupa, żeby pobłogosławił naszemu drugiej części spotkania naszego, aby to spotkanie też niosło dużo radości bycia ze sobą razem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Módlmy się. Pobłogosław Panie Boże nas i te dary, które z Twojej dobroci spożywać będziemy przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Smacznego życia. Ja ciągle mówię, że dobre jest, abyście jeszcze kolejne jubileusze kierowali z towarzyszeniem. Postabilność kadry, to jest bardzo ważne, bardzo ważne.
Dedykujemy zarządowi Stowarzyszenia autorstwa przewodniczącego. Myślimy, że w kolejnych latach stowarzyszenie będzie